Plan na Grecję. Tak naprawdę wyjeżdżamy już jutro, lecimy do Salonik, będziemy późnym wieczorem, więc nie ma czasu na trening. Trening odbędzie się tutaj jeszcze w Bełchatowie. No i mamy na przygotowanie ten jeden dzień, czyli środę jesteśmy na miejscu. Tam będziemy mieli prawdopodobnie dwa razy wideo, krótkie, żeby po prostu pokazać zawodnikom mniej więcej, jaki to jest zespół. No i tyle. No i gramy o godzinie 19 i później wracamy do nas, do Polski, do Wielunia i tam w niedzielę będzie mecz, który będzie decydował o tym, kto awansuje do następnej rundy. Trudny teren na pewno, więc nastawiamy się, że przyjdzie trochę ludzi i będzie to trudne miejsce do grania. Natomiast jeśli chodzi o rywala, no to mamy tam na rozegraniu Vlado Petkovicia, serbskiego rozgrywającego, do tego dobrze nam znanego Aleksander Szafranowicz, czyli Ukrainiec, który grał jakiś czas temu w Jastrzębiu. Do tego mają swoje problemy gdzieś tam zdrowotne, nie może grać Gomez, coś jest jakiś problem mały z barkiem. Też słyszeliśmy o tym transferze Dantego, tutaj jest też taka informacja, że nie jest jeszcze gotowy do gry. Zobaczymy, jak ten zespół będzie wyglądał. Natomiast na papierze, jeśli popatrzymy, to może być bardzo, bardzo silny zespół z tymi dwoma ostatnimi, co wymieniałem, zawodnikami. Natomiast w tych ostatnich meczach ich nie było, tak? Czyli analizujemy kilka spotkań, mamy też spotkanie z tego weekendu z Olympiakosem, no ale tak do końca nie wiemy, jaki to będzie skład, jaki personalny, więc na dzień dzisiejszy przygotowujemy się na drugiego atakującego, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yeah.